Moim Państwa gościem jest drugi trener Lecha Poznań, Jerzy Cyrak. Witam Panie trenerze. Dzień dobry. Panie trenerze, zaraz mecz z Piastem Gliwice. Lech przygotowuje się do tego spotkania po porażce w Szczecinie. W takim razie co trzeba było zmienić? Nad czym pracował zespół, żeby teraz na bułgarskiej zadowolić kibiców i zdobyć 3 punkty? Ten tydzień to jest operacja pod tytułem sprzątanie tego bałaganu, co zrobiliśmy w Szczecinie. I rzeczywiście musieliśmy pracować nad wieloma aspektami, przede wszystkim wolicjonalnymi, nad naszą agresją, nad naszą grą obronną, tą agresją towarzyszącą grze obronnej, tak aby nie dochodziło do takich strat bramek, jakie dochodziły w Pogoni. W ogóle traktuję to jako wypadek przy pracy, nigdy nam się nie zdarzyło stracić tyle bramek. Potrafiliśmy dużo bramek strzelać, ale nie traciliśmy aż tak dużo i to nam się już nigdy nie może powtórzyć. W takim razie trener Mariusz Rumak już mówił o zmianach. Tych możemy się spodziewać w sobotę. Ja nie mówię już o konkretnych nazwiskach, ale jakieś zmiany się szykują? Zmiany przede wszystkim podejścia do meczu, zmiany polegające na jakości, zmiany polegające na tej naszej żywiołowości i zdecydowanej agresji w defensywie. Musimy tak zagrać, żeby mecz wygrać. Zresztą jak każdy kolejny mecz, tak należy grać, bo w przeciwnym razie ładną grą i zamiarem ładnej gry niczego nie zrobimy. Żeby ładnie grać, to najpierw musimy brzydko piłkę odebrać i później z tą piłką robić, co nam się będzie podobało, ale przede wszystkim musimy tą piłkę mieć i musimy z tą piłką już w polu karnym robić taki bałagan, żeby przeciwnik miał problem, a nie my. W związku z tym bałaganem zmieni się koncepcja z napastnikiem, bo ta koncepcja z Kasprem Hamalainenem przynajmniej w tym ostatnim spotkaniu z Pogonią nie wypaliła. Ani nie ma co obwiniać Kaspra za to, że mało bramek strzeliliśmy, ani nie ma co obwiniać pojedyncze osoby za to, że tych bramek dużo straciliśmy. Po prostu zagraliśmy źle jako zespół i w ataku, i zagraliśmy bardzo źle jako zespół w obronie. I to wszystko należy zmienić. Czy te zmiany będą personalne, czy to będą zmiany pojedynczych piłkarzy, czy kilku piłkarzy, to nie jest tak istotne, jak istotnym jest zmiana stylu gry. Jedno jest pewne, nie zagra Hubert Wołąkiewicz, bo to wiemy, pauzuje po prostu za żółte kartki, więc do dyspozycji mamy trójkę środkowych obrońców, Paulu Sarajuri, Manuela Arboleda i Janek Bednarek, więc tutaj jeden z tych piłkarzy raczej zagra. Obok Marcina Kamińskiego rzeczywiście jeden z tych piłkarzy może zagrać, czy w ogóle jest jeszcze 4 piłkarzy, którzy muszą wypełnić tą rolę dwóch środkowych obrońców. Zagrają ci, którzy będą najlepiej prezentować się w tym tygodniu i ci, którzy zasłużą sobie na wystąpienie w pierwszej 11. W takim razie, panie trenerze, pod koniec tego treningu środowego trenowaliście m.in. stałe fragmenty gry, rzuty rożne. To ma przynosić bramki Lechowi Poznań? To jest również element, który musi nam przynosić bramki. Z Piastem zresztą strzeliliśmy w poprzedniej rundzie, strzeliliśmy w pierwszej kolejce. Zatem jest to element walki sportowej, który daje bramki, który daje również punkty i nad tymi elementami musimy pracować. Oprócz głównych założeń wynikających z fragmentów gry, tak i stałe fragmenty też są bardzo istotne w atakowaniu. Ale oczywiście musimy być przygotowani na to, że będziemy musieli się bronić, będziemy musieli być skupieni podczas stałych fragmentów w obronie. Też mają wysokich i dobrze grających w powietrzu piłkarzy i my musimy sobie z tym poradzić. Jeśli mówi Pan i o obronie, i o ataku, no to też można wyważyć coś. Środkowa linia, czyli Łukasz Trałka i Dima Inia, czy widzimy Barry Douglas, humor dopisuje, to od tego zacznę. Czyli co, atmosfera po tej porażce nie jest zła? Atmosfera zmierza do tego, żeby rzeczywiście zmazać tą plamę, która była i czy będziemy się uśmiechać, czy będziemy chodzić źli, naburmuszeni, to po prostu my musimy wyjść, pokazać charakter, walczyć i taki musi być ten mecz. Wrócę do tego pytania, które chciałem zadać przed chwilą, czyli i atak i obrona. W środkowej linii zagra Łukasz Trałka z Dimą Iniaczem i mówi Pan, że jeśli chcemy atakować, no to Karol Linetti jest tym zawodnikiem ofensywnym, ale jeśli mamy bronić, no to jednak Dima Iniacz się lepiej spisuje, więc pewnie też ciężki orzech do zgryzienia, kogo wystawić w tej środkowej linii.
To są doświadczeni piłkarze. Karol mniej, ale i Iniad i Trauka są na tyle doświadczonymi piłkarzami, że oni potrafią się przestawiać i dobrej gry defensywnej z dobrej gry defensywnej na dobrą grę w ataku. To nie chodzi tylko o bieganie do przodu czy bieganie do tyłu, ale również konstruowanie akcji podaniem i ci piłkarze to potrafią. Czy akurat w tym najbliższym meczu zagrają, to też jest również kwestia rywalizacji, zdobycia sobie miejsca w podstawowej jedenastce. Panie trenerze, na koniec pytam jeszcze, już kończymy ten temat Piasta Gliwice, bo zaraz po tym meczu kilku piłkarzy wyjeżdża na zgrupowanie reprezentacji kraju. Do lat 17 Dawid Kownacki z tego pierwszego zespołu i trójka Kamiński, Kędziora, a także Linetty. To pewnie też cieszy trenerów, że piłkarze Lecha mają uznanie wśród trenerów reprezentacji krajowej. To cieszy, oczywiście chcielibyśmy, żeby ci piłkarze jeździli, natomiast nie cieszy fakt, że nie ma żadnego piłkarza w pierwszej reprezentacji. I tak jak piłkarze gdzieś czują może niedosyt, my jako trenerzy też czujemy taki mały zawód, ale sami sobie na to zapracowaliśmy i sami zapracujemy na to, żeby niektórzy piłkarze trafili do pierwszego zespołu, pierwszej reprezentacji narodowej. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Moim Państwa gościem był drugi trener Lecha Poznań, pan Jerzy Cyrak.